Widzowie, widzowie, to jest NPC. To jest NPC na 100%. O, dzwoni, dzwoni, cio! Siema! Hejka! Nikola, masz na imię? Ale nie muszę udawać girla, nie? Mogę być już sobą. No Bo to. kurwa, oczywiście. A mogę spytać, ile wiosenek przeżyłaś? 19! Co ty gadasz? No, jestem już stara. No i Gdzie? chora, dlatego nie mam mojego super ubu głosiku, ale no cóż. Przeziębiłaś się? Tak, ja się przyziemiam praktycznie co 2 tygodnie, więc już przywykłam. Bo nie potrafię usiedzieć w miejscu, cały czas coś robię i nie potrafię też dobrze wyzdrowieć. Ty masz słaby układ odpornościowy, a wiesz co jest dobry na układ odpornościowy? Co pomaga? Co? Herbata. Jest dobra. Myślałam, że to jest coś innego. Nie, herbatka jest dobra. Jakbym cię zaprosił, byśmy się ogrzali razem. Co ty na to? A jaka herbata? Jeżeli podasz moją ulubioną herbatę, to może się skuszę. A dobra. Twoja ulubiona herbata to. Jeszcze specjalnym dodatkiem. Fusti z miodem. Lemonowa. Nie. To chuj wie, nie wiem. Owocowa? Miętowa. Miętowa, a meliska! Miętowa, a melisa to co innego. Melisa uspokaja, miętowa jest na żołądek. Aha. I oczywiście musi być z mlekiem. Wiedziałam, że nie zgadniesz Z takiej mlekiem? kombinacji. No, to jest moja taka tajna kombinacja, którą uwielbiam wypić. A Ewentualnie. matcha latte, tak? Nie wiem, ja u babci taką zawsze piję. A w domu pijam zawsze owocową, owoce leśne z miodem i cytrynką. Kurwa, 10 na 10. Właśnie, Aha. zapomniałam o tym kombie. Muszę wypić jutro. A piłaś ten co Mata ostatnio teraz w ofercie z Nie stos McDonaldem? mnie na takie rzeczy. Popularne teraz, aha. To ten Ale bagi. mnie nie stać na To takie ja ci rzeczy. Jestem kupię. biedna. Jo, już wystarczy, że za darmo z tobą grę. A tam od razu za darmo. Najważniejsza i tak jest wspólna zabawa, nie? Nie no, mówię, sobie zagram, jak już ktoś napisał, no To to mogę jednego pyknąć, nie dam lat zajebiście. to. Słuchaj, Nikola masz na imię, tak? Tak. Ja jestem Nikodem. Dzięki. Stary mi je dał, a No. potem spierdolił. Czemu spierdolił? Nie wiem. Nie chciał być ze mną chyba. I z mamą. Ojoj, a skąd jesteś? A ty? Pierwsza zapytałam. No ale co ty, Nikola, bawimy się w kto pierwszy zapytał? No, prawda, skąd jesteś? Bo jestem tylko czegoś ciekawa. No to ja ci powiem, ale ty powiedz pierwsza. Bydgoszcz. Co ty gadasz? Ty serio z Bydgoszczy? No. No nie mów. A ty? Zgaduj. Nie wpierdolę z Torunia. Nie. Ja jestem. No kurwa, co ty gadasz? Ja jestem z Łochowa. Łochowa, to ty mówisz, No to ale obok to jest nie taka jest. wioska. Tam jest szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II. A ile masz lat? To pierwsze pytanie. A na ile brzmi? Takie 17 albo 20. 20 mam. 20. Znaczy, a kojarzysz żołędowo? No? No to ja z tamtych rejonów, no. Jeszcze raz, to co? Ja z tych rejonów. A, Do to przecież to my mamy Łodzi. do siebie rzut beretem. Ale jaja. No kurwa, to może bez kitu dałabyś się zaprosić na jakąś herbatkę u mnie, bajera. Zrobię twoją ulubioną. Ale ja bym wolała nie do domu, bo ja się boję do nowych ludzi niż do domu. Jakich nowych? Przecież jak ja już się znamy? 15 minut. No, ale ja się mimo wszystko boję, no bo nie znam cię, możesz, nie wiem, do tej herbatki mi coś dosypać, a potem nie Jak będziesz chciała, to ci dosypię, nie? wiem. Ja nie piję alkoholu, ani nie biorę No co, żadnych Kru? No substancji. posłodzić trochę, no o czym Nie, tu myślisz? ja herbatu też nie, ja na diecie, bo ja dobrze Co ty biorę. gadasz? A mogę spytać, No. ile na wadze? Oj, 62 przytyło mi się. To ty idealną wagę masz, nie? Nie, ja chcę tak do 55 zejść. Ja ważę 63. Ja trochę chudy Ale jestem. pewnie masz 1,80 m. Jestem taki fitlesnik, no, IRL. Mam takie patyki, nie? 63 i mam 1,84 m. Także trochę chudy jestem, ale ile bym nie zjadł, to nie mogę przytyć, wiesz? No nie, jeszcze mam taką przyjaciółkę i najlepszy i coś więcej. Tak, jak coś, to mam chłopaka. Chociaż to nie jest jeszcze potwierdzone w 100%, tylko 98, A więc nie rób kto? sobie nadziei. Kto? Chłopaka mam. Nie ma problem w naszej przyjaźni nowej. Nie, żadnego problemu. Żadnego No bo problemu. jest dużo ludzi, którzy oporze masz chłopaka, to nie... po co się z tobą Nie, przyjaźnić? ja i tak szukam koleżanki, tylko bo ja też mam chłopaka. O Jezu, jesteś gejem?
No, ale O cicho. Boże! Czat! Dodaj notatkę. O, jeszcze twoje imię sobie piszę. Łochowo. It A zapisane na. masz konto na łeście Nikolcia? Co to? Nie, ja chyba nie mam. Co teraz? Nie, nic, nic, już loguję. O, tak. Szkoda, że nie jestem zdrowa i nie mogę drzeć pizdy, jak to zazwyczaj mam w zwyczaju. No, ja mam starego na chacie i jak usłyszy mnie, to będzie taki przypał, że chuj, nie? To, no, i bo, jak on zobaczy, że wiesz, ja się nie uczę, a jestem na kompie o tej godzinie, to mnie wypierdoli z A ty kompa. studiujesz, No czy ja tam jak to tam? 20 lat mam. Popes, Jeszcze jak to działa? w szkole jestem. Piąta technikum. Czwarta? Piąta. Piąta? No. Jak piąta? No bo ja szybciej poszedłem rok. Ale technikę są 4 lata. Nie, tym nowym. Ja gimnazjum nie miałem. No to jak masz 20, jesteś piątej? No jak? No, bo poszedłem rok szybciej, mówię ci. Ale to nie ma jeszcze piątej klasy. Nie, jak? Nie zdałeś jednego roku. No dobra, głupio mi było się przyznać. Ale masz mnie. Ojebałem. Umiem liczyć. No dobra, zdarza No, się. co? Głupio mi było, nie chciałem. Czyli czwarta technikum, tak jak ja, tak? No, a jaki ten kierunek, mogę spytać? Ja architektura krajobrazu, a ty? Co ty gadasz? Drzwi. Nie wiem, że ty chodzisz do rolniczej. Nie, ja do samolotowej chodzę. No, ja chcę być pilotem kiedyś, wiesz? O, no i No. są ambicje. A ty w Bydgoszczy chodzisz do szkoły, czy gdzie tam? Ja do Poznania dojeżdżam, wiesz? Tu O, taka. ja pierdolę. No, ale. Bo to wiesz, szkoła, rodzice zamożni. Znaczy, ojciec pierdolił, ale teraz mam drugiego ojczyma. Jakby on się dowiedział, wiesz, że jestem homoseksualny, to też by przypał byłby jak chuj, nie? Ale mama mi tu mówi, żebym wypierdalał do Poznania, bo ona chce mieć chatę dla siebie. Nie wiem, co to znaczy, nie? Wiesz, bo no. No, pewnie ta, pewnie chce brata mi zrobić, nie? No Ale chuj. właśnie, braciszek by się przydał. Wolałbym siostrę, nie? Najlepiej taką O cioteczną. jej, młodszą siostrę, muszę się nią zajmować. Ja mam bratanicę już. Nią Co zajmuję się ty? przecież. No, co Ja bym mówię. chciał siostrę. Ja się zawsze z dziewczynami lepiej dogadywałem niż z chłopakami, wiesz? Chyba dlatego, A, że no. mało ciepły jest. A, tam ciepły. Zimno tu jest na chacie, wiesz? Ojciec. Mała masz chłopaka, to ciepły jesteś. A, ale Taki mówię, jesteś. zimno w chuj, nie? Tutaj nie palą, nie ten. Ja w ogóle nie mam ogrzewania zainstalowanego w domu. Ej, zaproś na Lipusi, tak Dobra, praszę. napisz mi nick swój, proszę. A słuchaj, Nikolcia. A ja mam takie pytanie. Miałbyś problem, jakbym streamował naszą gierkę? Tam dla paru znajomych? Streama? O kurczę. No dobra, ale czy to musi wyciekać, że wziąłeś mnie z Epala? Jakoś ten. Nie, no, że mogę powiedzieć, że się znamy, nie? Znaczy, bo kwestia tego, że chłopak mi zabronił na Apalu siedzieć, a ja sobie siedziałam, bo zapomniałam się wylogować. I tak pomyślałam, dobra, ktoś zaprosił, to sobie zagram. I nie chcę, żeby to jakoś wyciekło, żeby nie było zły na mnie. Chociaż i tak muszę powiedzieć prawdę, więc. No Na, dobra. najlepiej, jakbyś chłopaka nie okłamywała, nie? A gra w Lola, No chłopak? wiem. Nie gra w Lola. No to raczej chyba nie będzie wiedział, bo na samą myśl o Lolu to chce mu się rzygać i mówi: zabij się, nie graj w to. No, ale nie rób tego, nie? Każde No życie jest nie. cenne. No ja mu mówię, żeby się nie zabijał. Ja No, mi to samo. My się wspieramy. Jest to sobie fajnie, cieszę się, że go ale mam. taki toksik trochę ten chłopak, co? Nie. A A co to tak. mogę spytać, ile No? jesteście razem? No to dopiero miesiąc. Znaczy. Nie, 2 tygodnie tak jakoś dopiero. A, to widzę już poważny związek powoli tworzycie. A w realu, czy przez internet? Nikolcia? Znaczy, spotkaliśmy się w realu, a teraz, no, bo daleko od siebie mieszkamy i no, ale znamy się w realu i mamy do siebie 5 godzin pociągiem. To jest Ale trochę kilometry nie problematyczne. istnieją dla prawdziwej miłości, nie? Ile razy się widzieliście? No, znaczy, tylko raz, a mam zamiar się z nim spotkać. Chciałabyś być matką jego dzieci kiedyś? To ten jedyny? Znaczy, ja bym chciała dziecko jakoś. Nie wiem, mi się podoba imię Yuki od rośliny Yuki. Taka roślina jest, No, ale z Mirajniki Yuki też była, kojarzysz? też była. Tylko, że to nie wiem, czy to jest damskie, Dzięki, męskie Zelgit. i też trochę. O, trochę ciężko chyba z tym imieniem, ale bym chciała jakieś rośliny nazwać, albo Marianna, tak miałam mieć na imię, to tak bym dziecku dała na imię. Piękne Marianna. imię, Marianna, no. Ja No, po prababci by było. kiedyś właśnie miałem mówić, moja babcia miała tak na imię. Zajebiste imię, nie? Marianna. Zakochałem się od razu. No, piękne. A powiedz mi, proszę Nikolcia, jak się dzisiaj czujesz? Pora.
No, a co ci jest dokładnie? Gardło? To boli, nie mogłam nawet w kościółku śpiewać, ale i teraz mi się odbija Nie mów. skrzydełkami. Ty też wierząca? No, a też mało ludzi do kościoła chodzi. Ja zawsze wrzucam dla księdza na tacę piątkę albo dyszkę, zależy od tygodnia. Słuchasz mnie? Tak, słucham. Mówię A zawsze dla. nie, zwracaj uwagi na tło. Spoko, nie ma problemu. Zawsze wrzucę dla księdza za pazuchę piątkę albo dychę. On mnie tam pobłogosławi kroplą, wiesz, poświęci. Ja często pasy do konta piszę na koncie. A to twój chłopak tam obok? Nie, to mój brat. A Jego ile mama bla. jest. Ile Nie, brat ma tak lat? ponad 22. No, to on jest stary, co? Wy? Stary, ale trzepowaty, wkurzający. A brat przystojny? Ma kogoś? Wiesz co? Czy jest przystojny, kwestia gustu? A czy ma kogoś? Nie wiem, ale mi się wydaje, że jest ciepły. Ty, to Nie weź, wiem, może dałabyś mi kontakt do niego, co? a ty nie masz chłopaka? Mam, ale to też jest taka niefajna sytuacja między mną a moim chłopakiem. Ja czuję, że on wali na dwa baty, nie? Na dwa fronty. On Nie. mówił o takim Adrianie ostatnio. I ten Adi, oni coś tam się spotykają za moimi Mój plecami, nie? To nie mów, brat to że Adrian. twój brat to Adrian? I czekaj, czy ty mnie znasz i po prostu nie wiem, Spytaj, czy słyszałeś o będzie mnie twoją jakieś córką, informacje, nie, bo z ty jej ręką na jesteś. sercu, z Tak ręką na po sercu. Bożemu. Bo ty teraz czujesz jakaś symulacja, takie, że wiesz o mnie wszystko i takie wytypy. Ty, no nie, no przysięgam, że naprawdę, no nie znam cię, Nikolcia, z ręką na sercu. Streamuję sobie dla Zrozumiałam. paru tam znajomych, czasem, wiesz, oglądają z Lola głównie ten. Mam mogę twojego Twitcha czy coś? Twitch TV Nerwalien, wpisz sobie. Nie Ty, wyszło właśnie. a wczoraj wieczorem twój brat wychodził? Właśnie wczoraj nie, bo jest Ma, stary, to a ty. chyba nie ten, A Adi. zawsze wychodzi co wieczór, nie? Znaczy, nie, chodzi o to, że wczoraj ja byłem umówiony z moim chłopakiem. Mieliśmy oglądać, wiesz, razem jakieś sushi podobno. Znaczy, ja miałem zamówić, on miał przyjść na Netflixa. Tutaj randka umówione, wszystko tego bajera. I on mi 5 minut przed tym mówi, 5 minut przed tym, zanim miał przyjść, mówi: sorry, Nikos, ja dzisiaj nie mogę, nie? I ten. I mówi, że dzisiaj jednak nie przyjdzie. I coś się tam, kurwa, wiesz, tutaj gumowe ucho. Posłyszałem trochę, że on właśnie gdzieś wychodził. Jeszcze nie konfrontowałem tego z nim. Boję się, że mi wpierdoli, nie? Ale coś mi czuje, że on wczoraj No. wychodził. Czuję, że był dymany. Dupa mu śmierdziała. No. No to trochę szkoda, ale no cóż. Dupa mu jebała w chuj. Dobra, to ja cię zapraszam. Dawaj, zagramy rundkę. Oczywiście. Soj. A będziesz mi towarzyszył na bocie, czy mam iść na inną linię? Bo nie chcę się słabo grać. A ty grasz AD Carry? Ja supporta gram głównie, ale mogę iść na topa. Oj, jak to drafcik, to idę sobie na topa, bo mi Nie, no się. dawaj razem zagramy. Co ty, Ksenia? Nikolcia, a czego słuchasz? Jakiego typu muzyki? O Jezu, ja? Znaczy, wiesz co, to zależy od nastroju i w ogóle. No wiadomo. Słuchaj, czasami nawet Disco Polo się zdarza, ale to jest ze starym Co na ty gadasz? imprezie. A kojarzysz tą piosenkę? Mi lęka, twe ciało w moich rękach. Ty. Akurat tego nie za. Ja To jest Zenek mój numer. Martyniuk i oddany fan. Sama A robi Zenka muzykę. Martyniuka to też kojarzę. On ostatnio nawijał chyba coś takiego. Czekaj, ten hit lata, co wydał ostatnio. Zenek Marty. Miłość, miłość w Zakopanem. A to Sławomir. Chyba. A. Trochę rapu, ale też takie spokojne No piosenki. nie, ty, ja też lubię śpiewać. Ja wydaje mi się, że ja mam w ogóle talent. Kiedyś mieliśmy z chłopakami taki. To gramy coś kiedyś razem. Dawaj, dobra. Ja mam nawet ziomka, co to mix masteruje. Taki banger. Oh my god. Kojarzysz tą Dobra. nutę? Zapalimy blanta i pójdziemy na melanż. Kojarzysz tą nutę? Przepraszam, nie. A, bo ona nawet nie jest popularna, ale ten. To z ziomkami Aha. nawijaliśmy. Ale ten, no to dobra, no to zawsze możemy ten. Dobra. Znaczy, bo teraz głosu nie mam, nawet nie mogę Nie, no nagrać, a wiadomo. mam taki fajny kawałek w głowie, że napisałam piosenkę i A liczę, że zaśpiewasz to coś? będzie Kawałek dasz jakiś? mojej piosenki? No. Czekaj. Ale co QBAS się. Nie, 123 przepraszam, Just nie Subscribe. udostępniam. Właśnie, moja zasada, nie śpiewaj piosenek, których nie wydałaś, więc Ale taki, tutaj wiesz, nie ten. teaser tylko. Taki,
Na chwilę, żeby ten. No, mogę wydać jakieś piosenki, które już wydałam, ale No dobra, te to. piosenki, które już wydałam, to są trochę słabe. O kurwa, chyba ta liga za dużo internetu pobiera i O, ci. słychać? Słychać, siema. Hejka, już jestem. O, hejka! Sorki. O, takie ciśnienie miałem, normalnie lałem jak kurwa Kojarzysz strażaka sam? Kiedyś taką bajkę? No, było. Takie ciśnienie miałem, jakbym cię oszczał, to bym cię na 2 metry chyba przesudził do tyłu, przesunął. Nie wiem, co ty gadasz? No to ciekawie. No ale jak mus, to mus. No, a ty sikasz? No chyba każdy to robi, nie? To rzecz ludzka. Masz jakieś zainteresowania? No to interesuję się ogrodnictwem. Nie no, akwarystyką, muzyką. Aha, to zajebiście. Ja... O, nie mam aż tak dużo. Moje zainteresowania, ja na przykład lubię dużo... Ja lubię podróże, chciałbym, wiesz, cały świat kiedyś zwiedzić. Też lubię słuchać muzyki, Netflix, jakiś chill, nie? Lubię grać. Proszę, ja się czuję dziwna, bo każdy ogląda Netflixa, a tymczasem ja fajnie oglądam. I tak no. Ale no. Ja jeszcze... Z takich nietypowych zainteresowań to na przykład, no tak jak mówię, pilotem chciałbym zostać kiedyś, nie? No ale to fajne. Będziesz sobie latał. Zium, zium. Więc myślę, że git. Przeleciałbym cię kiedyś. Jakbyś chciała, oczywiście. No ja dziękuję. Prywatnym samolotem? Ja się boję. No mówię, ty nie potrzebujesz supporta, to sobie dobrze radzisz. Jak napisałeś, ty jesteś jakimś programem, mówię. To widzę, nie potrzebujesz git. A tam, gram w tureckiej akademii, wiesz? O, to jest turecka akademia. Nawet nie Musisz uważać, bo tu Zoe jest, wiesz? Oj! Nie! Ale nie? Nice! Nice kok! O tak, tyle powiem. Dzięki! Ja lubię tak, jak wiesz, gram Dravenem, czuję się taki męski i ktoś. No, bo to jest taka potężna No. postać. To postać dla mnie, wiesz o co chodzi? Czaję, czaję. Znaczy nie wiem, kim ty tam jesteś, ale. Słucham? W sumie nie wiem, kim jesteś, ale w sumie. Na Twitchu mam Nerwarien, możesz mnie znaleźć pod ksywą Nerwarien. A w proplayu Fatisian. Na mnie mówią, Kiedy nie? ci kiedyś cię wystalkuję. Jak A, to się nie jakbyś. cofaliśmy i Nie, tak. no zabiłem jeszcze. Jakbyś No. chciała, to w Turcji robią zajebiste kebaby, nie? A ja tam jestem co chwilę, bo ja tam mieszkam z chłopakami w gaming house'ie taki. To jakbyś chciała kiedyś przylecieć na kebaba, chętnie cię zabiorę, nie? Kurde, dobry kebab zawsze git. Ale ty Bo chyba na może diecie kiedyś się mówiłaś teraz, skuszę. nie? No tak, ale raz nie zawsze jak to. Tak, cheat day można sobie zrobić, nie? Chociaż może tak, po prostu nie używam cukru do herbaty, no i No tyle. i Miód tak. lepszy, nie? O. Wiem o co chodzi. Pieta. Słuchaj. Idą trzy żółwie przez pustyni, nie? Idą w rządku, jeden za drugim, za trzecim. Pierwszy z przodu mówi: przed sobą widzę piasek, za sobą widzę żółwia. Drugi mówi: w środku, przed sobą widzę żółwia i za sobą widzę żółwia. I ten trzeci z tyłu mówi: przed sobą widzę żółwia i za sobą widzę żółwia. I pytanie jest, czemu ten trzeci tak powiedział? Daj, mogę pomyśleć chwilę? No spoko, dam ci 30 sekund. Nie. O kurczę, nie wiem. Kurde. Bo myślałam sobie, że idą w kółko, ale to wtedy ten z przodu by nie widział piasku. Albo że są w jakimś w terrarium jest lustro za nimi i dlatego powiedział, że widzi żółwia. To jest moja odpowiedź. Są w jakimś terrarium jest lustro za nimi, nie wiem. Bo nic Prawie, innego. blisko byłaś. A jaka jest Ale odpowiedź? to twoja finalna odpowiedź? Czy chcesz jeszcze się zastanowić? No albo tafla wody lustro, albo mi tak naprawdę było więcej. Nie, były trzy żółwie. No dobra, no to moja finalna odpowiedź, że lustro było jakieś i oni tak naprawdę nie byli na pustyni. Nie. To był żółw kłamczuszek. A, no to na to bym nie wpadła, że on kłamał.
Jebany, no. Poza tym na pustyni nie ma luster. No ale wiesz, pomyślałam sobie, że to jest jakieś wielkie terrarium, nie? I że tak naprawdę te żółwie są właśnie w tym terrarium. Bo w sumie, bo na pustyni tak. żółwi też nie ma. Chociaż są, nie wiem, no oczywiście, nie, że znam są. Się, nie znam się na świecie na tyle, żeby mówić. Nie grałeś ale Medina tak nigdy? Lubię Wiedźmina, ale mam za słaby komputer. W Metina czy nie grałaś? A, Metina, no to, to nie, to mój kuzyn grał, ja nie. Ewen, ja i tak mam 1-5, czuję się niesmaczona. Ja będę teraz ugrywał, zaśpiewasz mi jakąś piosenkę, żebym czuł się lepiej, jak będę montaż robił? Dawaj, śpiewaj. Ale jaką? Jakąś rockową, metal. Nie, to ja takich nie śpiewam. No to szkoda, dlatego nie zabiłem. Taka popularna jest ostatnio taka piosenka Everything Black, 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 Everything Black. Kojarzysz? Nie. Mówię ci, ja w piwnicy żyję, więc ja nie ogarniam. No, powiem ci, Nikolcia, a długo grasz w ligę? 6 lat. A ty grasz profesjonalnie też w tej żeńskiej lidze w Polsce? Nie. Przecież widziałeś, że ciulowo gram, to co ty ode mnie chcesz? Właśnie nie, tak szczerze powiem ci, że na weź, poziom... Ty generalnie tam pu robisz, a ja tak... Ale wiesz, że zabił. Zasługa rycerza to wszystko zasługa księżniczki, jak to mówią, nie? Wiesz, o co tak, chodzi? Ja ci po prostu dodawałam motywację, takie wsparcie psychicznie, nie? Powiem ci, że szczerze, jak na supporta... Kurwa, a ty nie chciałabyś iść pro? Ja mogę zostać twoim menadżerem. Nie wiem, nie, chyba nie. Ja tam zostaję ogrodnikiem, dobrze mi w tej branży. No to dobra. Co? Nie, no każdy ma swoje cele w życiu. Ja chcę być pilotem, nie? Albo telewizorem, no. Chuj wie. Czemu jesteś być telewizorem? No a co, pilotem mam być? A jak mogę być telewizorem? Ale jak chciała być telewizorem? No telewizor to jest ten nad pilotem, co siedzi w tym, w studio, tam Houston mamy problem, kojarzysz? Na słuchawce mówią. Chyba nie. No tak, to się nazywa mogę szybko po wodę, mogę szybko no spoko, po wodę, śmiało, proszę. Napij się, no nie ma problemu. 2 minuty. Kurwa, widzowie, to jest NPC. To jest NPC na 100%. Słuchaj, witam. A zrobilibyśmy taki test? Krótki? Jaki? Taki test o tobie ogólnie, osobowość. No, dobrze. To ja ci zadam parę pytań, a ty odpowiadaj, dobra? Dobra. Czy rozmawiasz tylko do ludzi, kiedy oni się zbliżają? Czyli jak podchodzą do mnie i czegoś chcą, tak? No. No to tak. Dobra. Chodzisz ciągle tymi samymi drogami? Nie. Dobra. A chodzisz czasem tak i nic nie robisz? Tak w kółko chodzisz po prostu? No to się zdarza, jak muszę czekać na autobus 5 godzin. Dobra. A czy jak rozmawiasz takie, wiesz, luźne small talki masz z ludźmi, nie? Z innymi, to czy one są głównie o pogodzie, o takie jakieś plotki albo narzekanie? Nie, nie. Dobra. A czy myślisz, że te myśli, które masz, czasami, jak wiesz, każdy ma myśli jakieś różne, nie? To one się powtarzają? No. Cały czas są takie same, codziennie? Nie, nie. Dużo jest myśli, dużo plątanin. Dobra. Nigdy nie jest to samo, nigdy nie jest nudno w mojej głowie. A znasz swój cel? Nie. Dobra. A myślisz... A reagujesz na innych? Tak. Chyba każdy reaguje, jak ktoś coś tam mówi do niego. Więc dobra. To wypada. Czaję. Wszystko wiem już. I jaka jest prawda? Czy jesteś ciekawą osobą? Wyszło, że jesteś w chuj. O, ale czas. No. To fajnie wiedzieć. Nie kojarzysz tego testu? To się nazywa test Hansona. On jest dosyć popularny ostatnio. No to nie, no, nie interesowałam się właśnie takimi rzeczami, nie? Hamsona Coopera. No ale pamiętaj, że jesteś winny mi pójście na herbatkę? No wiadomo. Nie zgadłam zagadki. Wiadomo, ja bardzo chętnie się z tobą umówię, nie? Niestety nie zjem chleba przez tydzień. Ale będzie herbatka. Nie, no jedz spokojnie, Nikolcia. Nic. No, no słuchaj, bo bym dostała, wiesz, kasę na chleba, tak to nie mam, to ten, wiesz, teraz będzie herbatka. Się śmieję po prostu. Ale git. To się aha. Zgadamy, tak? Tak, jasne.
Ale na 100%, na milion milionów procent. Słowo harcerza. Dobra, to jak nie, to znajdę cię, dopadnę i po Dobra, tobie. dobra. Dobra, to mówieni. W takim Dziękuję razie bardzo. ja również miłego wieczorku ci życzę. Trzymaj się, Nikołcze. Nawzajem, do widzenia. Pa, pa. Tak, myślałem. NPC. NPC, widzowie. Nie mogę, nie mogę, za dużo. Ja czuję, że IQ mi spadło tak kurwa o połowę, czyli z jakiejś 100.